Już za chwilę u nas panowie Kacper Krupski i Grzegorz Ciągardlak. Tak, to jest ten człowiek, który w uchu prezesa gra. Jak myślisz, Bartek siada z tyłu? Panie Bartku, to zapraszamy z tyłu. Dzień dobry. Dzień dobry. Musimy pasy, tak? Jako prawidłowi. Witam. Dzień dobry, panie Grzegorz. Obywatele. Witam serdecznie. Wiesz, że będę mówił do ciebie Bartek cały czas, niestety. Cześć. Bartek. No. Czemu Bartek? Tak wyszło. Jak, czemu Bartek? No jak Bartek? Czemu Bartek? Dominik, przestaw to kakao, proszę cię, bo to zaraz los zleje. Wiesz, jak on z tym kakao sobie radzi. A to jest, nie jest kakałko? Nie jest. Krówek nie ma, co jest? Nie ma nic. Zaraz sobie o tym poplotkujemy, ale wcześniej zapraszam państwa na krótki fragment tego, o czym będziemy gadać. Lokalni bohaterowie, którzy załatwią każdą sprawę. Ale kto rozwiąże ich problem? Gotowi na każde wezwanie. Rewir. Od poniedziałku do piątku. Jaka zrobi się policjant? Prawdziwy, szanujący się policjant na służbie nie ma czasu na takie pierdoły przecież. No. Jak? Ma. I na pączki. Tak, obowiązkowo. Jakie pączki? Wy musicie trzymać formę, jak rozumiem, nie? Ale to szczególnie, że jesteście z prewencji. Tak, to nam właśnie pomaga, żeby tak równo chodzić, wiesz, spacerować, w odpowiednim momencie zareagować. Żeby w ogóle chodzić. Żeby w ogóle chodzić, o, właśnie. Wszystko się energię trzeba ale mieć. Prewencja, tak, ja sobie tak kojarzę, ponieważ mieszkam koło Piaseczna, tam gdzie jest cały garnizon prewencji, to ci chłopcy jak jadą na jakiś mecz na przykład, to są najbardziej oni, to jest najgorsza robota, jaką można sobie wyobrazić. Tak, No bo nikt nie kupi biletu, a muszą tam jechać. No, to jest straszna rzecz. A jeszcze jadą na Legię, chociaż kompletnie jej nienawidzą na przykład. No nie wszyscy myślę, wiesz, no. Myślę, że część z Warszawy jednak jest za Legią. Najgorzej mają ci chyba, co jadą z Poznania bądź z Wrocławia. To wtedy jest problem. Ale opowiadacie o środowisku, które w Polsce, właśnie nawet nie wiem, czy ono jest jakoś bardziej czy mniej szanowane, jak myślicie? Co się myśli w Polsce o policjantach? No to może... No właśnie, kolega. Proszę bardzo, panie Grzegorzu. Że ja, dobrze. No, co pan jest z MON-u, pan wie. To znaczy widzę, że wizerunek policji od jakiegoś czasu stał się bardziej cieplejszy niż to bywało. Od Błaszczaka mniej więcej tak, nie? Jak już Błaszczak nastał, to tak się ociepliło. No, dużo się dzieje w prewencji, żeby ocieplać ten wizerunek. No i myślę, że ten zawód zaczyna mieć jakiś tam... Jakieś pozytywne cechy. No. Zaczyna się was szanować po prostu. Zaczyna tak? się go szanować. Już nie mówią o was, psy przyjechały znowu z pałami tutaj. Myślę, że tak zawsze będą mówić psy i gliny, ale to ma też gdzieś tam swój urok. My nawet to wykorzystujemy w swoich dialogach. To myślę jest też ciekawe w tym serialu. To on mówi coś w ogóle? Bo wiesz, z tego serialu, mówi, co ja znam, to on w ogóle nic nie mówi. Oprócz kakałka, to dużo mówi. ale tutaj zmienił w ogóle rekwizyt, wiesz, z kakao ma bardzo ładną kanapkę, gdzieś tej takiej wielkości. No tak, widać po nim, tak że się dobrze odżywia. Tak. No musi, to jest obowiązek. No wyciągnąć broń to jest około 200, prawda, kalorii. To trzeba skądś brać tę energię. I dlatego tam rzadko wyjmuję broń, bo tej energii było mniej. Ale inne rzeczy się ciekawe tam robiło, także jest fajnie. Ale jak się założę mundur, to człowiek się od razu czuje taki, tak? W ogóle, to jest fenomen. Sprawa. My nawet jak graliśmy sceny, to widzieliśmy, jak ludzie na ciebie inaczej patrzą. Tak. W ogóle możesz przechodzić bez żadnych problemów przez ulicę. Na czerwonych nie idziesz. Na czerwonych, nie na pasach, wstrzymujesz ruch. Znaczy o tym może nie powinniśmy mówić, żeby zatrzymać ruch w centrum miasta, Tak robiliśmy, ale najbardziej zabawne było to, jak mieliśmy przerwę. No, często nie mieliśmy czasu, żeby mundury tak ściągnąć, więc czapeczka gdzieś do tyłu, tak dalej, kanapki, inne rzeczy. Gdzieś na krawężniku się patrzyliśmy w scenariusz, żeby ćwiczyć. I ci ludzie, którzy przychodzili obok, to była taka piękna konsternacja. Tak. Pamiętasz, oni po prostu tak nie do końca wiedzieli, co jest grane. Dopiero później, jak zobaczyli ekipę, kamery, no to gdzieś ten był ten uśmieszek, tak? Ale pierw w ogóle był nawet taki pan, który szedł i nam robił zdjęcia. Taki bardziej... I do Błaszczaka. To są pana ludzie? Siedzą na krawężniku tak, z gazetą, było, jeszcze tak, wyborczą czytają. A gdzie nasz dziennik? No musimy być jakoś tam, prawda, poinformowani, co się w świecie dzieje i gdzie podjąć interwencję. No ale gdzie, jaką interwencję? No interwencja teraz z pana perspektywy, czyli szefa MON-u, no to raczej Półwysep Koreański. Tylko i wyłącznie. Tak, tylko niestety są dosyć duże długi w policji i nie było na paliwo, żeby tam dojechać. Ale zawsze można tam spacerkiem przejść. Dzisiaj wyszedł, to za 2,5 roku. A pensje się poprawiły swoją drogą właśnie? To nie jest chyba najlepiej opłacany zawód świata, nie? Znaczy myślę, że jak już tak poważnie do tematu podchodzimy, myślę, że jest to bardzo ciężki zawód. Tak naprawdę myślę, że
że gros osób nie wie w ogóle, jak wygląda praca w policji. Do tej pory materiały, seriale pokazywały taki troszkę chyba zaćmiony obraz pracy. Tak, 13 posterunek to nie jest. No. Ale bardzo fajny zresztą serial. Ja Czarka w ogóle z tej roli uwielbiam i były to pierwsze momenty, kiedy w ogóle jak go poznałem już. I super rola. Ale wracając do tematu. Myślę, że nie każdy może być policjantem. Myślę, że jest to praca bardzo wymagająca, nie tyle fizycznie, bo u nas, no umówmy się, nie ma aż takich pościgów. Wiesz, policja wygląda jak wygląda. No ale czym chcecie się ścigać? Kiją? No. Ja w ogóle mam dużą lodówkę właściwie, którą ja jak duszę, to tak myślę, czy jadę, czy nie jadę. Taki duży tranzyt. No to jest w ogóle, idealne. Jeśli chodzi o sprzęt, tak, no to nie jest to Ameryka, nie są to inne miasta, gdzie mamy fajne auta, żeby się troszkę pościgać, pojeździć. Ale myślę o aspekcie bardziej psychicznym. Myślę, że ta praca naprawdę jest na tyle ciężka i daje do myślenia, bo jeśli spotykasz się, wiesz, z ludzkim nieszczęściem codziennie, parę razy właściwie dziennie, widzisz te tragedie, no to gdzieś tam to się musi odbić na psychice. I po części nam trochę łatwiej można było zrozumieć to, że niektórzy policjanci no, mają potem pewne problemy po 20, po 15 latach w pracy w policji, tak, że gdzieś tam są pewne nałogi, pewne inne zaburzenia. I to chyba gdzieś jest jakoś uzasadnione. Myślę, że u nas nie ma jeszcze na tyle rozwiniętej psychologii, żeby ktoś się nimi zajął, wiesz? Ostatnio rozmawialiśmy tylko przy zupełnie innym temacie, przemocy w rodzinie, kiedy tak naprawdę kobieta pierwsze co robi, to dzwoni na policję i okazuje się, że policjant w czasie swojego szkolenia w Szczytnie, czy gdzie on tam się szkoli, ma godzinę czy dwie na to tylko, żeby zapoznać się ze wszystkim, przepisami prawnymi, pogadać z psychologiem przez pół godziny, jak powinien rozmawiać i tak dalej. No. Znaczy, ja myślę, że to pójdzie, bo znacie, w tej chwili jakby cały coaching jest bardzo modny i to jest bardzo fajne. Swoją drogą jadą wasi. Także myślę, że można się to jakoś. No bo ty miałeś być już na służbie. Tak, ale to od 25 minut. Zbyszek miał wziąć. Ale Błaszczak to wyreżyserował po prostu. Niesamowita po prostu. Nie Błaszczak, tylko my, ale no, dobra. Powiedzmy, że to on, niech mu będzie, no, niech już weźmie za to pieniądze. A ty nie masz takie no, wiesz. Chłopaki, jedźcie. Nie mam, tylko musimy wjechać jak tutaj. Być możemy załatwić, jakbyś chciał taki, wiesz. Właśnie kogucika. Możemy sobie go tutaj tak, wiesz. Specjalnie właśnie dla osób oglądających chcieliśmy pokazać, jak to wygląda, jak przyjeżdżamy podczas interwencji. Proszę bardzo, tak to wygląda. Właśnie kijanką sobie śmigają chłopaki. Tak, akurat Grzesiek właśnie takim autem jeździ. Tak. Ja mam taką dużą lodówkę. Więc... Tak. Panie Grzegorzu, łatwe to, czy nie? Do prowadzenia? Idealne. On nie prowadzi, on nie ma prawa jazdy. W ogóle nic. Ale oczywiście. On nie ma prawa jazdy? To znaczy, mi zatrzymali, więc... Nie no, żartuję. Nie, jak on, ja podejrzewam... Dobra, jak jechał do Białegostoku na imprezę, to mu zatrzymali pewnie. A nie, to była inna sprawa. Dobra. Co, godzinka drogi jest. No jest. Nie, z tą kijanką to było śmiesznie, bo mogę taką anegdotę przytoczyć z planu. Jak żeśmy jechali, oczywiście moja partnerka, grana przez Olgę Pęczak, jechaliśmy sobie, już to było po zdjęciach, wracaliśmy na bazę, no i chłopaki mówią, dobra, to jedźcie kijanką, no to pojechaliśmy. Ale normalnie ologowaną policyjną? Nie, no oczywiście było, ona była zakryta, koguty zdjęte i tak dalej, bo nie wolno się poruszać tak po mieście, ale my w mundurach. Tak. W ogóle kara to jest, ja też o tym nie wiedziałem, ale... Ale my żeśmy jechali w mundurach. W mundurach, tak. I opcja jest taka, że akurat ja prowadziłem tą kijankę, jedziemy i podjechał prawdziwy radiowóz. No i chłopaki właśnie tak patrzą, śmieją się, słuchajcie, coś wam się z rejestracją stało, a my na DW. No ja tą opuszczam szybę i mówię, nie, my tak mamy, jedziemy na bazę umyć coś. I te chłopaki tak nagle, jeden tak patrzy, mówi, kurczę, coś mi się nie zgadza ten radiowóz. I było czerwone światło, za chwilę patrzymy, oni koguty włączyli i tak podjechali do nas bliżej. No i rozmowa, ale co? No daj spokój, no z filmu jesteśmy. Tak, my z filmu, pokazujemy waszą pracę, tylko dobrze im pokazujcie. No. A drugi już sprawdzał, czy faktycznie jest pozwolenie, coś, także chłopaki są czujne. A to nie jest tak, że dzisiaj, wiesz, otwierasz szybę, oni mówią, o Jezu. Znowu oni. Tak. Nie, ale że nie... Od jutra. Ponieważ dzisiaj zapraszamy o godzinie 18 w telewizji AXM będzie premiera i od jutra każdy patrol będzie po prostu na mieszkiwał. Ale gdzie on ma ten problem, że on nie będzie policjantem przez długie lata? On już to będzie przyboczny, no to nie go jeszcze. No, będzie, on się od jutra już będzie, zobaczymy. Ja ci gwarantuję. Ma tak wspaniałą rolę, tak pięknie napisaną, że od jutra już... Ale ty jesteś ciapa, czy nie? Tak swoją drogą w tym, wiesz... Ale w życiu! To jest prawdziwy macho w naszym serialu. Był zapaśnik, także... Były zapaśnik macho. Tak. Który odstawił krówki i kakao. Tak. Zamienił na taką kanapkę.
taką. Teraz kakao pije z prądem, a krówki jak to prawdziwy wyłącznie... szanujący się policja. Widzę teraz, tak? Tak, a krówki to tylko z osami. Lubię porzuć. Nie, znaczy w ogóle postacie w tym naszym serialu w rewirze są bardzo fajnie dobrane. Mm-hmm. Tak naprawdę każda osoba jest zupełnie inna. Tak. Każda. Jest tam 5-6 osób, 4 osoby główne, które, czyli dwa patrole damsko-męskie. Właśnie o tych kobietach jeszcze musimy chwilę pogadać. Piękne ale to kobiety. Piękne kobiety, zresztą wspaniałe. Tak jak wszystkie policjantki, które serdecznie pozdrawiam. Dobra. Naprawdę. Nie no, ja ostatnio nie no, dwa tygodnie temu widziałem patrol i tak do końca nie wiedziałem właśnie, czy to jest. Wybory miejsc, czy co? Też, czy coś kręcą, czy to naprawdę. Naprawdę bardzo piękne dwie panie. Ja byłem w szkole. I co wtedy robisz? Bo ja tam od razu mam. Znaczy ja nic nie robię. Ja jestem... zatrzymuję, mówię, aresztujcie. Ciekawe, tak. Co twoje Magda na to, wiesz? Zaraz aresztujcie. Ja byłem kiedyś w szkole policyjnej w Pile. Tak. I byłem w totalnym szoku. Tam bardzo dużo kobiet się uczyło na policjantki. Mhm. I naprawdę byłem lekko zszokowany, co się dzieje. Bo bardzo atrakcyjne, fajne dziewczyny. Dużo dziewczyn takich małych, drobnych, a na ulicy, no to... Ja miał kurs z pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc. Udzielał taki kurs. Pierwszej pomocy. Tam mieliśmy, też ciekawe, bo kiedyś z racji teatru, w tym działałem, żeśmy robili takie przedstawienia profilaktyczne. No i tam zostaliśmy zaproszeni na tak zwane przenocowanie. No i właśnie tam w Pile żeśmy spektakl. Przenocowaliśmy kulturalnie, grzecznie, podziękowaliśmy, a potem poszliśmy na rynek, zrobiliśmy wielki show, festyn ze spektaklem. Do tej pory Piła o tym huczy. Tak. No dzięki temu wyremontowali rynek. No. Tam knajpy odżyły, mówią, no. Boże. Przyjechała marszawka. Nie mieliśmy przez dwa lata takiego obrotu. Przez ten kierownik był w szoku. Matko, co jest teraz? Trochę pół żartem, pół serio, bo rewir rewirem, ale tak zastanawiam się, czy nie masz teraz już tak, że bardzo trudno ci buzię kakaoko odkleić? Że już nie, to są miłe reakcje osób, które mnie tam spotykają. Poza tym jestem chyba pierwszą osobą w Polsce, która jest i ma dwa mundury pod sobą, i policję, i wojsko. Ale ty masz order już, no, także ty jesteś w ogóle, ty jesteś byle kim. Go cały czas, i to złoty, kurczę, no, złoty. Trzymam go w sejfie. A teraz, bo się zakochałeś, słyszałem ostatnio też. Pisała kolorowa prasa, że się zakochałeś w kobiecie z Monu też. To są pomówienia. Moją miłością to wiadomo, kto jest. No, ja to widziałem są... to, nie. Ale swoją drogą, jak wchodzicie tam do prezesa, to jest przyjemny człowiek, bo wiesz, niewielu ma tę przyjemność, co ty, żeby doświadczyć rozmowy z nim oko w oko. To jest bardzo miły człowiek, fantastyczny. On ma poczucie humoru, bo mówią o nim, że ma, tylko ukrywa bardzo skrzętnie. Jeżeli mówimy o prawdziwej postaci, to słyszałem, że ma i... Nie zawaha się użyć. Nie zawaha się użyć. No naprawdę, to jest ciekawostką. Ale ma, ponoć. A powiedz, skąd się bierze szaleństwo Antoniego? Co w nim takiego siedzi? Bo nikt chyba go lepiej niż ty nie zna, prawda? No, w końcu musisz się przygotować, mów. Co no u Antoniego? No, co u niego? Powiedz, czy on ma guzik atomowy? Kto nosi ten guzik atomowy swoją drogą? Ten polski guzik atomowy. A to różnie. To zależy, kto na miasto wychodzi danego dnia, to druga osoba przejmuje. Wy nie wychodzicie, wy wyjeżdżacie przecież, wy wszędzie tymi BMW-kami jeździcie. No teraz mamy problem, bo musimy właśnie czekać na nowe. I OC. No to pewnie przepraszam wszystkich kierowców, że znowu OC wskoczyło na górę. No ale wiecie, no przecież nie będziemy jeździć, prawda, z Kodą Fabią. Nie będziecie. Ale co, Bartek, wsiadasz i mówisz na Białystok na przykład, tak? Tak to działa? Ale już ta knajpa jest spalona, teraz wybrałem sobie inne miejsce, ciekawsze, tam jestem mniej znany, poza tym wiadomo, trzeba parę ludzi jeszcze poobsadzać na odpowiednie stanowiska. No nie, no macie troszeczkę. Tak, także miast jest sporo w Polsce. Jak odszedłeś w aptece, obroty spadły? Nie, wręcz przeciwnie. Wszyscy przychodzą, mówią, poproszę witaminę C. Niby nie jestem chory, ale to tutaj u Bartka, tak? To znaczy, ja teraz na Wiejskiej działam, rozkręciłem bardzo fajnie. No, tam ale naprawdę ładnie się sprzedają. Trochę, no, ale to chyba inne. Tak. Ale one są droższe. Nie zazdrościsz mu trochę tego, że wiesz, taki tutaj niby niepozorny i tak dalej, i tak dalej. Ja w ogóle go w tej roli uwielbiam. Bo on tam mało mówi, nie? Tak. Mało mówi, ale...
Co to wiesz, mówić, jak w tak naprawdę zagrać sam jest trudniej niż swoją kwestię wypowiedzieć. Znaczy w ogóle serial, o którym mówimy, jest po prostu doskonały dla mnie. W ogóle serial i się chwytasz za ucho. Cudowne, pięknie to zagrałeś. Prawda? A tak przypadkiem. Przypadkiem. Zupełnie przypadkiem. Tak. Nie, mówimy teraz o rewizji. Nie. Mówimy o tym drugim serialu. Także ja jestem fanem. Jestem absolutnym fanem i postać w ogóle Grzesia uwielbiam i będę mu mocno kilka. Ale ty już tak patrzysz na niego, myślisz sobie, dobra, to jest rewir, ale myślisz, kurde, kakao, nie? Że, znaczy, on bardzo podobną rolę ma w rewirze. Czyli na nie jest to kakao, a jest to w życiu. Nabijacie się z niego. Nie szanują ludzi, bo to taka fajtłapa po prostu. I tak wykorzystujecie to, no. Właśnie. A to jest facet, który właśnie, wiesz, i teatr, i kabaret. Też, i oczywiście. No. To nie jest tak, problem. I MOL, i wojsko, to są bardzo poważne sprawy. Czy ja myślę, że w drugim sezonie on, no, będzie naczelnikiem. A w drugim sezonie, no właśnie, tam awansować tak, będziecie, nie? Tak, tak. Znaczy, nie wiem, czy ja, ale Grzesiu na pewno. Ja mam dość tego trudną postać, ale ty no, obowiązkowo musisz. No tym bardziej, kochane, że... co, im większa ciapa, tym szybciej awansuje? A jak? A ty powiedziałeś. W naszym kraju? Przecież jak to jest? No, a wasze dziewczyny, z którymi gracie? Wspaniałe są, wspaniałe. A to one tam rządzą, czy wy w takim razie? No. Pozdrawiamy znaczy, ja w ogóle, tak, serdecznie pozdrawiamy Darię i Olgę. Natomiast wiesz, mi się wydaje, że może powiem teraz rzecz, z którą się nie wszyscy zgodzą, ale tak jest, że chyba... trochę hejtu nie zaszkodzi. No. Oczywiście, ja uważam, że w ogóle światem, w tymi nami, także są kobiety. No, to nieważne, wiesz, jak to się gdzieś tam w tą otoczkę obierze, no ale rządzą nami, no są. Ile razy Olga ratowała jakiegoś człowieka przed silnymi obrażeniami ciała. I ciebie jeszcze przecież. I mnie przy okazji. No. Także to jest osoba, która załagodzi wszystko. A mieliście jakieś takie szkolenie od prawdziwych policjantów? Na zasadzie, wiecie, mundur należy nosić tak i tak, szanować, nie pluć na godło, te rzeczy. Mi zrobił Grzesiu broń szkolenie. Broń w ten sposób, żeby to wyglądało, że prawdziwie ją wyciągnęliście. Ja miałem wcześniej, w poprzednim serialu takie szkolenie. Tak. Także też mogłem gdzieś tam przenieść parę rzeczy. No ale ten fajtłapa to co? Ale widzisz, to się zadziwię. Tak. Nie, bo on to jeśli chodzi o mundur... No legendy krążą, że biega z kałasznikowym po Monie. Biega naprawdę z pałką, ja się dziwiłem wiele razy, myślałem, że do jakiś, tak, nie wiem, tutaj ktokolwiek po tym hotelu biega i tak dalej, a tu patrzę, to Grzesiu biega z tą pałeczką. Ale co, ćwiczy do roli pewnie, tak? Ćwiczy do roli. Ale widzisz, zna się na takich rzeczach, jeśli chodzi o mundur, czytał, co to było, możesz mi przypomnieć, bo już nie pamiętam, jak to się nazywało fachowo. A to nie, znaczy, o umundurowaniu. To jest specjalista, tak, znaczy, naprawdę. Specjalista to jest życie wymusiło, bo ciekawostką jest taka, że to nie pierwsza moja rola, gdzie grałem w policjanta. Aha. Więc jak gdyby przy policji jestem dosyć blisko i miałem takie różne szkolenia, łącznie z byłym dowódcą AT, który nas szkolił, jak chodzić po budynkach, czy po jakimś tam otwartym terenie. O to chodzi, żeby później jak ktoś patrzy, nie, wiedział, że no robisz to jak prawdziwy policjant. Ale poczekajcie, chwilę przerwę, teraz mamy światło. Zamknij oczy i sobie teraz wyobraź Grzesia, który jest cisza, jest korytarz i Grzesiu z tą pałką tam biega i ćwicz. No, przecież to jest piękny widok. Tak. Tak. Co ci dosypali do tego kakao? Tak, że tak latasz tutaj, spać nie dasz. Sny czasami, aktorzy chcą wyspać się, no. Ale... Dlatego nigdy nie piję. Mogę coś zdradzić? Mów. Hitem będzie jedna rzecz, której nikt nie widział, tylko to będzie można zaszyć w rewirze. Tak. To jest Bartek Grzesio w stroju. Kasper, jakim? Tak zwany. W jakim stroju? W stroju myśliwego z piórkiem brązowym. Absolutny hit. A jak zamknę oczy, powiem ci, to idealnie pasuje do niego. Prawda? Ja dwa dni się nie mogłem powstrzymać od śmiechu. Zielony to będzie absolutny hit. Dokładnie. Zielony kolor. Z piórkiem. Tak, nie, bo to piórko jest bardzo ważne. Antoni akceptował każdą scenę? Dostaliście zgodę w ogóle, że możesz wejść z panu na chwilę? Cały czas miałem konsultacje telefoniczne, osobiste. Tak. Mówił, że jest fajnie. Bo on fajnie. Taki twój tata trochę, nie? No, więcej jak tylko. Więcej jak nie tylko, nie tylko. Nie bójmy się tego słowa. Nie bójmy się tego słowa. Kacper Krupski, Grzegorz Ciągarnak. Bardzo wam dziękuję. Kochani, a my zapraszamy dzisiaj godzina 18, AXN. Pozdrawiamy jego dnia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Dziękuję. Na razie. Wszystkiego dobrego. Spokojnego dnia. Rozlepa się. One drama. Tak, oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Łatwiej wysiąść z naszego mobilnego studia niż z czołgu, a też podobno pan Bartek świetnie sobie w tym czołgu radzi. We'll be right back.